Przejdziemy do rozmowy, a w studiu witam pana Jerzego Chylewskiego, prezesa Małopolskiej Spółdzielni Handlowej Wizan. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie państwa witam. Panie prezesie, to dobre ostatnie dni i tygodnie dla Małopolskiej Spółdzielni Handlowej Wizan. No niedawno dowiedział się pan, że kolejny raz przyznano gazelę biznesu, prawda? Dla Małopolskiej Spółdzielni Handlowej Wizan, a to duże wyróżnienie. Tak, tak, tak. Jak pan powiedział, faktycznie te ostatnie dni są bardzo. Szczęśliwe i miłe dla, dla naszej spółdzielni. Otrzymaliśmy wiele korzystnych ofert, oprócz, oprócz tych nagród, o których Pan wspomniał. Także spółdzielnia, widzę, coraz bardziej jest spostrzegana, lepiej spostrzegana w tych ostatnich dniach i trzeba powiedzieć, wielu kontrahentów zwraca się do nas w sprawie współpracy i to jest bardzo miłe, prawda? Bo jednak. To, co pan tutaj wspomniał, gazele biznesu otrzymaliśmy po raz ósmy już. No i przykre to jest to, że w naszym Województwie Małopolskim jedyna spółdzielnia, która otrzymała właśnie gazele, jesteśmy tylko my. Mm. Czyli przez trochę tych pss jest, gminnych spółdzielni jeszcze jest, są spółdzielnie mleczarskie. no i tylko my otrzymaliśmy. No jest to dla nas duże wyróżnienie, ale też przykro o tym mówić, że spółdzielnie jednak się coraz mniej rozwijają, prawda? I to, i to jest niedobrze. My po raz ósmy otrzymaliśmy gazele biznesu. Jestem z tego dumny. No z tym, że już pewnie następny rok będzie trudniejszy, bo jest coraz coraz trudniej utrzymywać dynamikę obrotów. Jesteśmy dużą spółdzielnią, mamy duże obroty, i każdy 1% procent w naszym wypadku to jest, to jest duży wzrost, także, także będzie coraz trudniej na pewno. Jest coraz trudniej, ale ósmy raz z rzędu otrzymać na, na nagrodę, no to też trzeba sobie na to zapracować. No pewnie jesteśmy jedną z niewielu firm, firm, które tak. Otrzymały tą nagrodę po raz ósmy. Wiem, że w tamturkach rozmawiałem już z redaktorami Gazety Pols Biznesu, to nie, byliśmy chyba, no nie wiem, trzecią albo czwartą firmą, która miała taką dużą dynamikę, jeśli chodzi o obroty i, 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 tyle, i tyle razy otrzymaliśmy tą nagrodę. No, a co, co może takiego stać się w przyszłym roku? Jakie są plany, jakie są prognozy, jeśli chodzi o rynek właśnie? No planów mamy dużo. Aktualnie remontujemy, modernizujemy sklep numer 42 w Fryderchowicach, no i rozpoczęliśmy budowę sklepu w Grodzisku. No to duży, ładny sklep, to, to, związane z tym dość duże koszty. No mamy w planie rozbudowę sklepu Przeciszowie, prawda? Wiele, wiele innych. wszystko zależy jakie będą środki finansowe. Zdajemy sobie sprawę, że kto nie modernizuje, nie inwestuje, to to się cofa, prawda? I to jest jedyny, jedyny kierunek dla nas, żeby te sklepy nasze rozwijać. No tak, 69 punktów jest obecnie. Tak, tak. Mhm. I tendencja jaka będzie? Bo mówi Pan o nowych sklepach. One powstają już poza gminą Andrychów. Pewnie wszyscy Państwo wiecie, że Wizan to nie tylko sklepy u nas, prawda? W gminie Andrychów ale też poza. Czy Wizam będzie wychodził coraz dalej? No myśleliśmy wchodzić w stronę Krakowa bliżej, ale to też jest problem. To się wiąże przede wszystkim z dużymi inwestycjami. Mamy jeszcze swoje działki tu na terenie gmin, w którym działamy, czyli trzech gmin, 10 gmin i trzech starost. I chcielibyśmy najpierw tu, gdzie mamy możliwości nasze działki przede wszystkim to kosztowało mniej, sklepy rozbudowywać nasze i budować. Natomiast. Kiedy będzie okazja, no mamy takie plany, ale przed, przede wszystkim chcielibyśmy łączyć spółdzielnie, gminę spółdzielnie. Czy to się uda, no to trudno powiedzieć. 100 sklepów, tak pan kiedyś powiedział, <coughs> że to byłoby marzenie. O no, tak, 100 sklepów marzę o tym, żeby tych 100 sklepów nam się udało wybudować i mieć. no Będzie pewnie trudno. Pewnie trudno będzie, ale plany są i, i, i idee są, żeby, żeby się rozwijać. Jak na rynku pracy yy, wygląda teraz yy, sytuacja dla Wizanu? Ile osób jest zatrudnionych? No zatrudniamy około 460 osób i pewnie byłoby więcej zatrudnionych, gdyby nie to, że jest, są problemy z zatrudnieniem ludzi. I mieliśmy możliwość otworzyć nowe sklepy na terenie Wadowic, nie, nie tylko na terenie Wadowic, ale okazuje się, że nie ma ludzi do pracy. Jest problem. Mamy również problem tych sklepów, które istnieją aktualnie. Wiele osób skorzystało z plus 500, prawda? poszło na macierzyńskie, ludzi nie ma, nowych ludzi do pracy za bardzo też nie ma chętnych. Mamy duże problemy, jeśli chodzi o zatrudnienie, pełne zatrudnienie, żeby było placówka handlowych. No, czekamy na to, żeby wreszcie decyzja była zamknięcie placówek handlowych w niedzielę. Wtedy pewnie trochę nam by się ta sytuacja poprawiła, prawda? Wtedy ta praca zgodnie z kodeksem pracy byłaby bardziej prawidłowa. Czyli jest, byłby Pan jak najbardziej za tym, żeby wprowadzić, prawda? Tak, jestem za tym. Oczywiście, no ludzie. No, Patrzę na normalnego klienta, na pewno woloby, żeby dziele było był otwarte, mhm. prawda? Żeby tak. mógł ja sobie kiedy chce i, mhm. i kupi to, co chce. Natomiast yy, ze względu nas wewnętrznych, jeśli chodzi już o firmy handlowe, no dobrze byłoby, żeby ci ludzie sobie w niedzielę odpoczęli, prawda? Bo przecież biorąc pod uwagę teraz, zwłaszcza, że ludzi do pracy nie ma. No nieraz jest taka sytuacja, że no, staramy się, że pracowali ludzie zgodnie z kodeksem pracy, bo nie ma innej możliwości, tak. prawda? Ale jednak jest to. Trudno ustalić harmonogram pracy, jeśli trzeba również się pracować w niedzielę. No tak, bardzo dużo placówek, bardzo do, dużo osób hmm. zatrudnionych, trzeba to wszystko jakoś pogodzić. I, i, i udaje się, tylko ciężko jest. Tak? No jest problem, bo no prosty przykład. No, nieraz dobrze byłoby, żeby na tym sklepie były dwie, trzy osoby. Prawda jest tylko jedna albo dwie, bo nie ma ludzi do pracy. A z drugiej strony, tak jak powiedziałem, kodeks pracy nas obowiązuje i musimy tak opracować harmonogram pracy, no żeby ludzie pracowali zgodnie z, z kodeksem. Mhm, tak, to o kondycji wizanuje i o rynku pracy. Panie prezesie, jeszcze jeden temat. No, musi się pan pochwalić osobowość roku według plebiscytu Gazety Krakowskiej. Też niedawno się pan dowiedział, że pan otrzymał gratulacje. Tak, tak. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy yy, oddali głos na moją osobę. Dla mnie jest ten plebiscyt, można powiedzieć, ważny o tyle, no, że wygrałem go, prawda? No, trudno powiedzieć, że z tego się nie mogę cieszyć. Natomiast ważne jest to, że ludzie jednak akceptują moją osobę, akceptują również Wizan e, jako firmę, bo trzeba otwarcie powiedzieć, gdybym nie był prezesem Wizanu, to pewnie mało kto by o mnie, o mnie wiedział i słyszał. I dlatego bardzo się cieszę z tego, z tym, że powiedziałam sobie, że to jest mój ostatni już jest konkurs, Byłem, byłem już człowiekiem roku, silnym człowiekiem roku, menadżerem i tak dalej. Uważam, co za dużo to nie zdrowo. I po tu powiedziałam i pracownikom firmy, że to już ostatni rok. No zdaję sobie sprawę, że wygrałem dzięki no pewno 70% pracownicy, prawda? Mamy prawie 460 osób. No pewnie tam co drugi druga, trzecia osoba oddała ten głos na mnie, chociaż wiele osób dzwoniło do mnie z gratulacjami, że również oddawali na mnie głos. Cieszę się z tego bardzo. I, i, I w piątek, właśnie następnym piątek, piątek jadę po odbiór do Krakowa y, wyróżnienia. Mhm. Także jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i obiecuję, że to ostatni raz już. W tym konkursie, <laughs> tak? Ty w ogóle, w ogóle cię o konkursy, właśnie gazety krakowskie czy Dziennika Polskiego? Aha, rozumiem, jak najbardziej. No to panie prezesie, czego można rzucić firmie? Tak dużej firmie w Andrychowie w roku 2017? No, dynamikę obrotów na pewno. Przede wszystkim życzyłbym sobie, żeby udało nam się podwyższyć wynagrodzenie pracownikom, bo to jest bardzo ważna sprawa. No i żeby te wszystkie nasze plany, które mamy tam, zarządem i mamy z Radą Nadzorczą i z pracownikami, no, żeby nam się udało zrealizować. Tego właśnie też życzę. Dziękuję bardzo prezes Małopolskiej Spółdzielni Handlowej, pan Jerzy Chylewski, gościu w studiu Twojego Radia Andrychów. Do usłyszenia. Dziękuję Państwu bardzo jeszcze raz za oddane głosy. Dziękuję Panu również.